Panu Bogu bardzo dziękuję najpierw za, za to miejsce. Dziękuję Panu Bogu za to wydarzenie, za wszystkich ludzi, którzy tworzą tę barkę, bo, bo to, że ona jest, to jest wielkie dzieło Pana Boga. Dowiedziałam się przed ewangelizacją, że tam siedzą kobiety, które się nieustannie o to dzieło modlą na różańcu. To jest niezwykle ważne. Wiecie, od tego, od tej naszej rozmowy z ojcem Łukaszem, do tego, żeby tu przyjechać, to wcale nie było takie, takie jak to ojciec powiedział, takie krótkie. Dziękuję bardzo ojcu, że zaprosił mnie tutaj i, i, i chcę wam powiedzieć, że chyba trzy dni temu przeżyłem takie swoiste rekolekcje, które mi ojciec Łukasz wygłosił. Nie wiem, czy jest świadom tego. Słuchajcie, trzy dni temu, sobie jak sobie uświadomiłem, co będzie się działo tutaj w Krakowie pod Wawelem, to sobie pomyślałem, że, że ja nazwiska to żadnego nie mam. Moje nazwisko jest tak krótkie, że ledwo się zacznie, Brusa już się kończy, nie? Więc ja napisałem do ojca Łukasza, czy jest pewien, że mam tu przyjechać, i, i napisałem, że jestem zwyczajnym wikarym. A on napisał mi tak, tak szybko, lakonicznie, szybko tak nie, a ja jestem zwykłym pallotynem. I wszystko było jasne, nie? Wiecie, te rekolekcje były dla mnie ważne, to jedno zdanie, bo ono pokazało mi, żeby mówić kerygmat, to nie trzeba być kimś. Żeby mówić o Panu Jezusie, trzeba mieć doświadczenie Jego miłości. Także przed. Tą ewangelizacją pytałem tych chłopaków od kamery, czy, czy tu już stali w tym miejscu, oni tacy, no nie, przecież. Jak macie chłopaki doświadczenie miłości Bożej w sercu, to, to macie prawo głosić, to macie prawo tutaj stawać. Teraz będzie to co najważniejsze fragment ewangelii, więc powstańmy. Pan z wami. Z Ewangelii według Świętego Jana. Przy krzyżu Jezusa stała zaś jego matka, siostra jego matki Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Wiecie, jakiś czas temu otworzyło mi się to słowo tak, jakoś tak bardzo naturalnie. Właśnie w tym momencie uległem pokusie, której zwykłem nie ulegać. Mianowicie, zazwyczaj na każdą ewangelizację, na każdą homilię staram się brać słowo, które daje Kościół na dany dzień. Z miłości do Kościoła, z posłuszeństwa Kościołowi. Ale kiedy zaczynał się wielki post i kiedy też już między innymi modliłem się o nasze spotkanie, to Pan Bóg pozwolił mi jakoś na nowo, jakoś tak bardzo mocno osobiście otworzyć ten tekst. Więcej, nie tylko otworzyć, ale myślę, przeżyć ten tekst. W tym roku jakoś w wielkim poście otworzył mi się absolutnie inaczej. Dlatego pomyślałem sobie, że skoro Pan Bóg dał mi taką wielką łaskę przeżyć ten tekst, doświadczyć Jego miłości w tym tekście, w kontekście także mojego życia, to sobie pomyślałem, że nie może być dzisiaj innego słowa. Wiecie, że kerygmat to nie jest tylko głoszenie. Kerygmat to nie jest tylko przepowiadanie. Kerygmat dla mnie osobiście jest doświadczeniem, jest wydarzeniem, które ma się dzisiaj tego wieczora tutaj dokonać. Jest spotkaniem. Jest, ale takim spotkaniem, że jest absolutnie spotkaniem z miłością i spotkaniem z mocą. Ostatecznie, słuchajcie, kerygmat prowadzi do. Do wyznania Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To znaczy, kerygmat prowadzi do tego, że chcemy poddać Mu absolutnie wszystko, całe nasze życie, całą historię. Chcemy powiedzieć Panu Jezusowi absolutnie tak. Ale, żeby poddać komuś całą swoją historię, żeby pozwolić komukolwiek się jakkolwiek porządkować w sercu, no to to musi być wydarzenie, które jest spotkaniem. To musi być takie spotkanie, które, w którym odkrywasz drugie ty, którego osobiście doświadczasz, którego namacalnie dotykasz, ktoś, co, kto staje się dla ciebie absolutnie ważny. To spotkanie karygmatyczne jest tak niebywale ważne dla nas, że jeżeli spotkasz Jezusa zmartwychwstałego w karygmacie, w Słowie Bożym, Przewartościowujesz całe swoje życie. Przewartościowujesz całe swoje życie. Zaczynasz czuć jak on. Zaczynasz patrzeć jak on. I nie masz wątpliwości, że to, co najlepszego możesz zrobić, to poddać się Jego Ewangelii. Poddać się Jego Słowu. Spotkanie, mam nadzieję, o to się modliliśmy dzisiaj na początku. Ma być wydarzeniem kerygmatycznym. Ma być wydarzeniem kerygmatycznym. I to takim wydarzeniem, w którym to, co na pierwszy rzut oka po ludzku wydaje nam się dzisiaj może nieopłacalne, bezsensowne, beznadziejne, pełne bólu, cierpienia, jakiejś niepewności, w spotkaniu z Jezusem. Staje się nie tylko dla mnie opłacalne, ale staje się konieczne. Ktoś, kto przeżywa kerygmat, odkrywa naraz, że to, co proponuje mi Jezus, jest dla mnie absolutnie jedyną drogą życia. Więc nie jest niczym narzuconym to, co Pan Jezus mi daje, ale to wszystko staje się moim Wyborem. Mam dzisiaj w sercu takie ogromne pragnienie czytać to słowo oczyma ma Matki Bożej. Chciałbym Wam w ogóle powiedzieć dzisiaj o karygmacie, jaki płynie z doświadczenia Krzyża z Krzyża. Czy w ogóle może płynąć karygmat z Krzyża? Czy Krzyż jest karygmatyczny? Czy doświadczenie Krzyża może być takim spotkaniem, że stanie się moim absolutnie wyborem, że ja chcę? Macie rozmaite doświadczenie Krzyża w swoim życiu. Przynieśliście je tutaj dzisiaj. Mówicie swojemu Krzyżowi: Tak, chcę, to jest mój wybór? Dobrze jest, mam gdzieś takie przeczucie wewnętrzne, że dobrze jest mówić o karygmacie Krzyża. Z perspektywy tej, która najbliżej tego krzyża stoi, która tam zwyczajnie jest. Bo to słowo, słuchajcie, pokazuje nam dzisiaj, jak dalece Maryja rozumie, co się dzieje pod krzyżem. I jak dalece to wydarzenie, które dzieje się tam na Golgocie, odbiega od naszego ludzkiego sposobu myślenia, wartościowania, postrzegania. Jest taki tekst, w którym Pan Jezus mówi tak: Jak gdy zostanę na Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Maria jest absolutnie pierwszą przyciągniętą przez Jezusa. Jest tam przez niego przyciągniętą. Po co? Żeby każde słowo, które wypełnia się w tym momencie na Jezusie, wypełniło się także na Niej. A więc skoro w Panu Jezusie wypełnia się słowo o słudze Jahwe z księgi proroka Izajasza, o tym niewinnym bezbronnym nie, o baranku, który jest prowadzony na rzeź? Wypełnia się słowo na Jezusie, to się wypełnia. Widzimy to z całą dramaturgią, z całą z powagą sytuacji, to się naprawdę dzieje. Ale to słowo, które się wypełnia na Jezusie, Pan Jezus od razu nam je objaśnia. Kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Okazuje się, że to nie jest takie słowo, które i to nie jest takie wydarzenie, które... w którym zło jest. Paraliżujące, w którym zło jest obezwładniające Pana Jezusa. Pan Jezus na krzyżu przyciąga wszystkich do siebie, i pierwszą przyciągniętą jest Maryja. Jest kolejny tekst, który mówi, że Pan Jezus mówi, że nikt mi życia nie zabiera. Ja sam mam władzę swoje życie oddać. Nikt Jezusowi życia nie zabiera Pan Jezus to życie kładzie i to jest jego wybór. Krzyż jest jego wyborem. Więc Maryja, kiedy staje pod krzyżem, to nie jest tak, jak często widzimy na rozmaitych projekcach filmowych, że jest skazana przez złotego świata, okrutnie przez los potraktowana. Kiedy Maryja staje pod krzyżem to jest jej wybór więc kiedy ona jest matką bolesną to dlatego że ona tak wybiera bo jest przyciągnięta przez Jezusa to jest pierwsze słowo bardzo ważne które trzeba usłyszeć by, by dokonać tego wyboru kerygmatu który płynie z krzyża katechezy która płynie z krzyża musisz zostać przyciągnięty przez Jezusa To jest bardzo ważne, byśmy zobaczyli tak jak Maryja, że to, co na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że jest triumfem zła, triumfem cierpienia i ciemności, zwycięstwem szatana, ostatnim Jego słowem wypowiedzianym nad Bogiem. Maryja widzi swoimi oczyma to zupełnie inaczej. I ona wie. I ona widzi to tak w ten sposób, że jest to początek Ewangelii. Ona wie, że to nie jest jakieś zrządzenie losu. Tam się dzieje dobra nowina. Tam się dzieje Ewangelia. Bo Maryja jest przyciągnięta. Stoi najbliżej Jezusa. Wiecie, Maryja nie została przyciągnięta przez krzyż. W pierwszym takim naszym odruchu, i to jest bardzo naturalne: każdy z nas boi się Krzyża. Krzyż prowokuje naszą ucieczkę. Krzyż nie ma prawa was przyciągnąć. Maryja jest przyciągnięta przez Jezusa. Jakbym nawet próbował, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co Maryja przeżywała w swojej duszy, ale jedno wiem, że te miecze boleści, które przeżyły jej serce, były bardzo realne. Były bardzo mocne. Były bardzo zdeterminowane. Ale wiem jedną rzecz. Jaką Maryja miała relację z synem. Wiem rzecz o wiele ważniejszą. Jaką miała relacja z synem. Bo ten moment przyciągnięcia przez Jezusa, że ona znalazła się pod krzyżem, pokazuje jej maksymalną bliskość duchową z synem. Przypomnijcie sobie moment, kiedy Pan Jezus miał 12 lat w świątyni, był przedstawiony. Maryja zaprowadziła go do świątyni tak było w zwyczaju, w prawie żydowskim. I wtedy starzec Symeon wypowiedział proroctwo nad Jezusem, skierowane do Matki Bożej. Znacie je doskonale wszyscy. A Twoją duszę miecz przeniknie. A Twoją duszę miecz przeniknie. Nie wiem, co sobie myślicie o starcu Symeonie. Niezły z niego dziad, nie? Tak powiedzieć Maryi. Czternastoletniej dziewczynce. No już wtedy nie czternastoletniej. Się zagalopowałem. Dwudziestu kilkuletniej dziewczynce. Nie wiem, co pomyślicie o tym, czy on ją przeklina, nie? Słuchajcie, to jest błogosławieństwo. Symeon jest natchniony przez Boga i w natchnieniu Bożym wypowiada nad Maryją to słowo. To jest słowo, którym On ją błogosławi. Błogosławicie się w ten sposób? My sobie życzymy szczęścia, zdrowia, Błogosławicie, Cię, żebyś miał życie, zdrowie, szczęście, pieniądz, władzę. Błogosławicie się cierpieniem? Nie martwcie się, Symeon też jej nie pobłogosławił cierpieniem. Symeon pobłogosławił jej? Ale dopowiedział jedno słowo: Twoją duszę miecz przeniknie, aby najaw wyszły zamysły serc wielu. Aby najaw wyszły zamysły serc wielu. Więc kiedy my w takim najprostszym ludzkim rozumieniu odruchu ruchu widzimy krzyż jako miejsce kaźni, przy czym nie patrzmy tylko na krzyż Pana Jezusa, patrzmy każdy na swój krzyż. Tak jest o wiele łatwiej, jako na miejsce cierpienia, samotności, pustki, to pomyślcie sobie, patrząc na krzyż, wychodzą zamysły serc wielu. Objawia się prawda Twojego serca. Więc to nie jest tak, że Bóg jest umierający, trzeba mu współczuć, tak, jest, już właściwie przestaje oddychać na krzyżu. Bóg, kiedy jest przybity do krzyża, ma niezwykłą moc, pokazuje najgłębszą prawdę o Twoim sercu. Ale wiecie, dlaczego w taki sposób to robi? Bo gdyby zaczął objawiać prawdę o naszym sercu z wysoka, jako ten, który ma władzę, który ma coś do powiedzenia, to byśmy się wystraszyli i byśmy tej prawdy o sobie nie przeżyli. Dlatego On pozwala, by Go w taki sposób potraktowano, byśmy, poznając prawdę w swoim sercu, o nas samych nie bali się podejść do Jezusa. Ktoś z Was bałby się podejść do Jezusa ledwo żyjącego, umierającego? Patrzycie na krzyż, objawia się prawda o Tobie, ale w tym samym krzyżu. Objawia się potęga Jego miłości. I to takiej miłości, która zakrywa wszystko, całą prawdę. Całą prawdę Twojego życia, tę najgorszą, zakrywa całą prawdę. To jest doświadczenie zbawienia. Wiecie, że w ten sposób pokaże prawdę tylko ten, kto kocha. Bo Jezus jest prawdziwą i najczystszą miłością. Jest jakaś piękniejsza, dobra nowina niż ta? Że w ten sposób chciał pokazać, co jest w naszym sercu? Jego miłość jest absolutnie bezinteresowna. W krzyżu Chrystus jest niezwykle mocny. Posłuchajcie, jaka jest prawda o waszym sercu, to to Wy wiecie najlepiej. Ja wiem, jaka jest tu prawda. Ja wiem, jaka jest tu prawda. I wiem jedną rzecz: że potrzeba było potęgi Jego miłości, żeby tę prawdę zakryć. Trzeba było ogromnej potęgi miłości, żeby tę prawdę w sercu zakryć. Wiecie, to jest słowo, które trzeba przeżyć. Tu nie chodzi o to, żeby to przeczytać, żeby to zrozumieć, to trzeba przeżyć. Inaczej Ewangelia będzie dla nas teorią. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, bo jest dla nas mocą i mądrością Bożą. Ci, którzy byli zamknięci, czyli dla Żydów jest zgorszeniem. Dla Greków jest głupstwem, którzy chcą pojąć wszystko rozumem. Pozwól się odkryć takiej prawdzie. Dla nas jest mocą i mądrością Bożą głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. Jest taki jeszcze jeden tekst, do którego chciałbym się odwołać z listu do Hebrajczyków, który. Objaśnia też to, co dzieje się w momencie śmierci pana Jezusa Golgoty, tego, tej obecności Maryi pod krzyżem. List do Hebrajczyków czytamy takie jedno zdanie, że Chrystus za dni ciała swego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I autor listu do Hebrajczyków napisze tak. I został wysłuchany. Z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące modlitwy do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Został wysłuchany? My znamy potem, co się działo, bo to jest motyw ogrójca. Potem był sąd, potem były bicze. Potem był krzyż. Został wysłuchany? Zachował go od śmierci? A ktoś z was dzisiaj tutaj przyszedł, żeby spotkać Jezusa martwego? Został wysłuchany. Nikt bardziej na świecie nie został ocalony od śmierci. Został wysłuchany. Co widzicie w Golgocie? Co widzimy w Golgotach naszego życia w pierwszym odruchu? Bo okazuje się, że widzimy to absolutnie inaczej jak Maryja. To znaczy, że my możemy Golgotę naszego życia, jakąkolwiek, jeżeli będziemy w duchu Maryi tam stawać, pomimo jej wielkiego cierpienia, Możemy przeczytać to wydarzenie zupełnie inaczej. A wiecie dlaczego? Bo Maryja wiedziała o co chodzi, jak starzec ją Symeon błogosławił. Oczywiście, że kiedy powiedział, że Twoją duszę miecz przeniknie, to mówił, że będzie cierpienie. I Maryja naprawdę cierpiała. Po raz kolejny nie jestem w stanie sobie nawet uzmysłowić, co czuła pod krzyżem. No, tu są kobiety, są matki, to może bardziej by się wypowiedziały, jakby sobie spróbowały wyobrazić tę sytuację. Natomiast y, starzec Symeon nie błogosławi jej cierpieniem. Starzec Symeon to jest, y, to jest gość. Bo jak on mówi, to on wie co mówi w natchnieniu ducha świętego. I kiedy. On wypowiada nad nią to słowo, to on mówi nad nią słowo Boga. Starzec Symeon błogosławi ją słowem Boga, bo w Biblii, miecz to jest symbol Słowa Bożego. To jest symbol Słowa Bożego. Czytamy, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny który jest zdolny osądzić ludzkie pragnienia i myśli rozdzierające duszę i ciało stawy i szpik On ją błogosławi Słowem Bożym i Maryja nieustannie jest błogosławiona w ciągu swojego życia Słowem Bożym Słowo Boże przychodzi na każde wydarzenie jej życia i to Słowo, które wypowiada nad nią starzec Symeon prowokuje ją do dania odpowiedzi Wiecie, Maryja nieustannie opowiada się za słowem. Będąc pod krzyżem, w tak dramatycznej sytuacji, Maryja nie robi nic innego. Opowiada się za słowem. Ciągle daje się prowadzić Panu Bogu. Nawet do takiego momentu, kiedy patrząc na Pana Jezusa, jak on już naprawdę tam kona, daje się prowadzić Jego słowu. A co Pan Jezus mówi do Maryi? Mówi słowo do niej niewiastor. Więc Maryja, kiedy słyszy od Pana Jezusa to słowo, stojąc pod krzyżem, będąc przez niego przyciągniętą, ona zaczyna rozumieć, co tam się dzieje. Naraz wie, że Pan Jezus opisuje właśnie ją księgą rodzaju. Kiedy czytamy o tej niewieście, która zmiażdży. Głowę węża. Więc to, co po ludzku jawi się jako przekleństwo, to czego najchętniej byśmy w życiu uniknęli, Maryja pokazuje, z Maryją stojąc pod krzyżem, możemy czytać, to jest serce Ewangelii, to jest serce dobrej nowiny. Bo okazuje się, że Maryja w tym momencie zaczyna siebie widzieć jako nową Ewę, która stoi u boku nowego Adama, i rodzi się nowa ludzkość. Po sobie Jana. A więc krzyż może być dla nas albo szubienicą, albo może być kolebką ludzkości, może być miejscem, w którym się zaczynasz rodzić na nowo. Pozwólcie, że powtórzę: To jest bardzo ważna dobra nowina: że możesz stać w doświadczeniu krzyża, w doświadczeniu, które jawi ci się jako miejsce kaźni ostatnie najtrudniejsze miejsce, przed którym najchętniej byś zdezerterował, uciekł, ale jeśli zostaniesz przyciągnięty przez Jezusa. Jeśli pozwolisz, aby Pan na to był wypowiedział słowo na tą sytuację, w której się znajdujesz, jeśli pozwolisz przeniknąć się mocy tego słowa, które płynie z tego, że Jezus jest przy Tobie, to okazuje się, że każdy jeden ból, jaki przeżywasz w swoim życiu, każdy jeden ból generowany przez Twój krzyż, choćby był największy, im większy, tym większym stale się bólem rodzenia, i im ten ból jest większy, tym bardziej rodzisz się na nowo. To jest, słuchajcie, serce kerygmatu dać się w ten sposób prze, przyciągnąć Jezusowi. Jak na was tutaj patrzę, to ja nie mam wątpliwości, że, że tu jesteście, dlatego że Chrystus chce was przyciągnąć. Mogę śmiało strzelać, że nie ma tu osoby, która nie, nie miała wykrzyża w życiu. Chrystus chce was dzisiaj przyciągnąć. Wcale tu nie jesteście, dlatego że nam tutaj jest miło ze sobą, bo mnie tu jest bardzo miło. Nie dlatego, że trzeba było tam jakąś składkę rzucić, nie. Chrystus chce opisać Twoje życie, chce odpowiedzieć na najtrudniejsze Twoje pytania, chce przewartościować Twoje życie, Twój sposób patrzenia, Twój sposób myślenia. Chcecie nawrócić. Jak dalece słuchajcie to słowo Pana Jezusa przeszyło Maryję? Pan Jezus powiedział do Maryi Niewiasto. Oto syn Twój. My znamy na pamięć tę historię. Nie. On a y później do Jana mówi oto matka Twoja, nie. Fajne słowo, no pan Jezus zostawił, no komu miał zostawić? Najlepszemu, wzorowemu uczniowi, no Jan jakby nie było, wypadł najlepiej. Stał pod krzyżem, nie? Cacy Ewangelia? Pan Jezus wiedział, co robi, nie? No zawierzył mamę swoją najlepszemu swojemu przyjacielowi, no lepiej być nie mogło. Ale święty Jan, kiedy pisze Ewangelię, to on wie, co on pisze. I mnie się właśnie w tym roku tak bardzo mocno to słowo otworzyło tym kluczem. Bo święty Jan jest teologiem. Owszem, zawierza Maryję Janowi, ale w Janie trzeba czytać Kościołowi. To znaczy, zawierza nas, Maryi. I mówi: Oto syn Twój, to jest Twoje dziecko. Popatrzcie na siebie, albo jak macie problemy, to na mnie. Takiemu kościołowi. Nie? Powierzył matkę, ale jeszcze mocniej matce powierzył taki kościół. Jak tutaj jesteśmy, to, to w naszym życiu wszyscy, myślę, jesteśmy tymi, którzy przyczynili się do śmierci Jezusa. Poprzez nasze wybory. Poprzez to, że wybieraliśmy wiele rzeczy bez Niego. Teraz rozumiecie, co, co znaczy moc słowa, kiedy Jezus mówi Maryjo, oto Syn Twój. Mamusiu, zobacz ten oprawca, który, który mnie zabijał. Weźże go. Pamiętaj, to jest Twoje dziecko. To jest takie słowo,, które, które jest niemożliwe. I znowu w takim naszym ludzkim pierwszym odruchu myślimy sobie, jak to? Syn, oprawca. oprawca. Jak was nie stać na to, żebyśmy sobie, w sobie zobaczyli oprawcę, to patrzcie na mnie, naprawdę stoi oprawca. Z takim doświadczeniem dzisiaj staję przy Was, mówiąc o Nim. Okazuje się, że wtedy, kiedy go skrajnie odrzucamy, kiedy go z naszego życia wyrzucamy. On nas powierza swojej matce, mówiąc: To są twoje dzieci. Jak ktokolwiek dalej myśli, że pan Jezus wisi na krzyżu i, i umiera, i za chwilę już że umrze, i trzeba mu współczuć, i, i tylko gorzkie żale śpiewać, i się umartwiać, żeby pocieszyć pana Jezusa, to, to się grubo myli. W krzyżu Chrystus jest niezwykle aktywny. On nie przestaje o nas myśleć. Patrzy na swoich oprawców i mówi, mamusiu, zatrosz się nimi, bo wie, że musimy wrócić wszyscy do domu Ojca. Jezus nie potrafi przestać o tobie myśleć. Choćby nie wiem, jaka była twoja historia, jak wiele grzechów w swoim życiu byś popełnił, popełniła. Tak działa tylko czysta miłość. Nie wiem jak was, ale mnie to słowo bardzo mocno jakoś uderza, pracuje i uruchamia. Jezus, który w krzyżu jest tak bardzo aktywny, nie może przestać o mnie myśleć. Dlaczego Maryja nas jednak przygarnia? Dlaczego ona nas rodzi? Maryja i ta niewiasta to także Kościół. Dlaczego Kościół nikogo nie odrzuca? Dlaczego każdy z nas może być w kościele, w tym łonie, w którym Pan Jezus nas zaszczepia? Bo Maryja, kiedy słyszała słowo Jezusa: Mamo, to są twoje dzieci. Naprawdę w jej sercu rodziło się takie przekonanie, mogło się rodzić, że to są oprawcy. To było słowo dla niej po ludzku niemożliwe. Ale Maryja była człowiekiem słowa. Maryja słuchała słowo i pamiętała, że kiedy przyszedł do niej anioł w zwiastowaniu, powiedział jej takie słowo: Maryjo, będąc dziewicą, będziesz matką. To co, możliwe słowo? Możliwe czy nie? Już działa? To jest moc. Trzeba było od razu, że za cicho mówię, a nie ten. Kombinować. Maryja wiedziała, i wtedy, Pan Jezus, i wtedy Pan Bóg do niej powiedział: Będąc dziewicą, będziesz matką. Słowo niemożliwe. I Maryja pyta się znowu, nie tak, że jak ja mam to zrobić, zakasać rękawy. Maryja pyta się, Panie, jak ty mi to zrobisz. I Pan Bóg odpowiada, Duch Święty stąpi na Ciebie. To jest sprawa, która jest moją sprawą. Pan Bóg nie zadaje jej rzeczy niemożliwej, mówi, to Ci się stanie. Więc kiedy Maryja nas miała przyjąć jako swoje potomstwo, to Pan Bóg jej obiecał, tak rzeczywiście, tak się stanie. Maryja w takiej sytuacji absolutnie beznadziejnej i trudnej daje się uratować poprzez słowo, kiedy przychodzi tak wielki potop jak na Maryję, co cię uratuje? Wiecie, jak jest, no, jak jest po hebrajsku arka. Tewa, czyli słowo. W takiej sytuacji, kiedy przychodzi potop jak tu na wiśle, na marginesie to nas jeszcze oprócz Chrystusa dzieli wisła. Puławy też mają wisłę. te samo łączy nas. Dobrze. Więc, kiedy w takim sytuacji, kiedy przychodzi potop, wejdź do tej arki. Czytacie Biblię? Błagam Was jedno słowo dziennie: czytajcie Biblię. Maryja przyjmuje: słuchajcie nas, nie na takiej zasadzie, że musi się spiąć, myśli sobie: jakoś dam radę, to jej się stanie, to się wydarzy, bo jest przyciągnięta przez Jezusa. Bo nad nią wypowiada Pan Bóg słowo, i to się staje wyborem jej miłości. Pan Bóg do niczego jej nie zmusza. Więc Kościół, nasza kochana piękna matka, ma za zadanie przyjąć wszystkich i każdego. I czy się to podoba, czy nie, w tym znaczeniu, że, że to będzie dane, bo taka jest wola Pana Jezusa. Jakby ktoś się czuł wykluczony, to znaczy, że mało w nas Ducha Świętego i czas się o Kościół modlić. Na szczęście papież pokazuje, że Kościół jest otwarty. Franciszek bardzo mocno mówi: Idźmy na peryferię, do każdego to słowo ma trafić. Popatrzcie, że Pan, że Pan Bóg nie usuwa Maryi wszystkich okoliczności. To cierpienie jest naprawdę poważne, ale Pan Bóg daje jej siłę, by w to cierpienie spokojnie mogła wejść. I to jest doświadczenie zbawienia, że Bóg nie usuwa trudnych okoliczności, nie przenosi Maryję nie wiem gdzie, żeby nie zasłania jej oczu pod krzyżem, pozwala jej wejść w tak trudne doświadczenie i mówi Masz Słowo i ono cię przez to wydarzenie prowadzi. I możesz wejść z Panem Bogiem w takie doświadczenie nawet piekła, ale w wyborze miłości. Odpowiadasz Bogu na słowo, które jest dane Ci z miłością. Maryja naprawdę nie musiała wypierać całego bólu. My byśmy woleli powiedzieć Panie Jezu, syneczku: To są Twoje słowa ostatnie, to jest ten. To jest testament. Testamentowi się nie odmawia, jakoś sobie poradzę. Postaram się zapomnieć o tym, co się stało, i trudno, niech ten piorun stanie się moim synem. Nie? No tyle. Maryja miała ducha, była przyciągnięta przez słowo i nie zaprzeczyła temu, co się dzieje, znaczy nie wypierała. Nie było czegoś takiego, jak, jak wyparcie rzeczywistości. Maria weszła w tę rzeczywistość z pełną świadomością, dlatego że była przyciągnięta przez Jezusa. Jeśli my, drodzy bracia i siostry, w naszym życiu byśmy zapomnieli o rzeczywistości, jeśli byśmy popadli w ten schemat wyparcia, że ktoś nas zranił, nie jestem w stanie kochać, to może byśmy kogoś przyjęli, ale bylibyśmy szorscy. Nie byłoby w nas życia i stracilibyśmy coś bardzo ważnego umiejętność współczucia to, co miała Maryja umiejętność współczucia. Co zrobić, żebyśmy my nie stracili tej umiejętności? Musimy zostać przyciągnięci, kto w tej dramatycznej sytuacji nam objaśni wszystko. Kto nas tam przyciągnie z całą mocą miłości, i my zobaczymy w tym kimś nie kogoś, kto umiera, kto wydaje ostatnie, ostatni dech swojego życia, ale kogoś niesamowicie aktywnego z miłości, kogoś niesamowicie aktywnego z miłości, i wtedy każdy z nas może się tam znaleźć. Bo Pan Jezus Maryja też to widzi. On szuka każdego. Szuka do końca. Szuka tak jak pasterz, któremu ginie jedna owca. A on idzie szukać tej jednej, jedynej. Ma dziewięćdziesiąt dziewięć zdrowych, pięknych, tłustych owiec. Idzie szukać jednej. Nie wiadomo, co się z nią wydarzyło. Może jest chora. Może jest już brudna. Idzie jej szukać. Na krzyżu dzieje się Ewangelia. Na krzyżu Pan Jezus wymiata cały dom, bo zgubiła się jedna drachma. Jedna na dziewięć, co to jest? Jaka w niej wartość? Ale Jezus widzi wartość i robi wszystko, i zostawia wszystko, i daje wszystko do końca, i w ten sposób walczy żeby wszystkich nas do siebie przyciągnąć każdy ostatni po ludzku bezwartościowy człowiek ma być przyciągnięty przez Jezusa kto był pierwszym przyciągniętym kogo pan Jezus pierwszego wziął do królestwa niebieskiego łotra żebyśmy nie mieli wątpliwości wziął łotra To jest karygma, który trzeba przeżyć, czyli pozwolić przyciągnąć się Panu Jezusowi. Pozwólcie się przyciągnąć Panu Jezusowi dzisiaj. Zapytajcie. Panie Jezu, mogłeś mieć wszystko. Kto by zobaczył 99 owiec? Toż to byłby piękny Kościół. Wyobraźcie sobie, 99% chodzi do Kościoła, ale Pan Jezus szuka tej jednej jedynej. Panie, ale ty wiesz, że tamci nie mają wartości, bo sami wybrali takie sobie życie, zagubili się. Pan Jezus wymiata cały dom. Zapytajcie się Jezusa, dlaczego w taki sposób robi. Zapytajcie się, pytając jako dobrego pasterza, dlaczego zostawia 99 owiec, dlaczego wymiata cały dom w poszukiwaniu tej jednej jedynej monety. Wiecie co odpowie Jezus? Powie tak: Możesz być ostatni, możesz być bezwartościowy, możesz być upadający, możesz być zapomniany, ale jesteś Mój, ale jesteś nadal Mój. I przyszedłem po to, żeby wziąć Cię na ramiona i zanieść do domu Ojca, i nie mogę bez Ciebie żyć ani funkcjonować. To jest kerygmat miłosierdzia. Miłosierdzie jest jedno słowo, które opisuje miłosierdzie, to jest słowo Chesed, które pokazuje, że miłosierdzie to jest coś takiego, że Pan Bóg nie może funkcjonować inaczej, bo to jest Jego natura i nie może zaprzeczyć samemu sobie. Miłosierdzie to nie jest nagroda za nasze nawrócenie czy dobre postępowanie. Miłosierdzie to jest Jego natura. I Bóg nie może inaczej postępować. To jest niesamowicie przepiękne i kerygmatyczne słowo. Nie, że piękna dobra nowina? Golgota to jest serce Ewangelii, moment, w którym, słuchajcie, rodzi się nowy Kościół, nowa ludzkość. Człowiek, kiedy się rodzi, to on się rodzi w łonie. Więc krzyż jest łonem. Jest znowu drugie słowo. Które określa miłosierdzie, to jest słowo Rahamim. To znaczy łono. Kto z nas może być w tym łonie, żeby się narodzić do wieczności? Kto jest zaproszony do nieba? Każdy. Także łotr. I także uwaga, ten łotr, który nie miał skruchy, który nie miał skruchy, który złorzeczył. Pan Jezus do końca także za niego walczył. I Zaprosił wszystkich, aby przyszli pod ten krzyż, dlaczego bo na nim się wypełnia słowo Izajasza, choćby ojciec, twój lub matka o tobie zapomnieli ja o tobie nie jestem w stanie zapomnieć. Dlatego przyszedłem i rozkładam swoje ramiona w jedności z ojcem w mocy Ducha Świętego, bo sam nie jesteś w stanie podnieść się z tej ziemi, chcecie podnieść, byś narodził się do wieczności. W krzyżu Jezus przebacza, w krzyżu Jezus nas rodzi, jest niebywale aktywny, chce żebyśmy wrócili do domu, miłosierdzie polega na tym, że Jezus mówi wróć do domu, zagubiłeś się jak owca, odszedłeś poza dom, wróć do domu, a może ktoś zgubił się w kościele jak ta kobieta, która w swoim domu zgubiła drachmę, wróć do domu. Odszedłeś jak ten młodszy syn, roztrwoniłeś majątek, to co Pan Bóg ci dał, i myślisz sobie, jak ja mam wrócić do domu? Niemożliwe. I układasz sobie w głowie: Ojcze, uczyń mnie choćby twoim niewolnikiem. A Jezus mówi: Nie, nie idę z tobą na takie układy. chcecie cię uczynić synem. Schemat jest zawsze ten sam i jeden. Na początku jest kryzys, potem jest izolacja, ale nawet ten ostatni syn, który jest w domu, jest wyizolowany, nie ma żadnych relacji, bo kiedy wraca jego brat mówi Ojcze, tyle lat ci służę, a mnie nie dałeś ani jednego koźlęcia, oto ten twój syn, to znaczy przeżywa piekło. I pan Jezus także w tej osobie uczy, że wszyscy należymy do siebie razem, jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Pan Jezus na krzyżu odbudowuje nasze relacje. I ostatnie słowo, którym chce się podzielić z krzyża, to jest słowo, które Pan Jezus wypowiada pragnę. Wydaje się, że jest coraz bardziej słaby, a On mówi Pragnę. I pragnie Pan Jezus, żeby to wydarzenie stało się krygmatyczne. On pragnie, żebyśmy my w sercu dzisiaj tego wieczora rozbudzili w sobie też pragnienie, żeby spełniły się jego słowa: każdy kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije strumienie wody żywej popłyną z mojego wnętrza. A my podajemy mu ocet, żeby pokazać bądź cicho i wyrywamy się z tego łona. Dlatego ta niewiasta w apokalipsie cierpi bóle rodzenia, bo my się chcemy wyrwać z łona Maryi. Bo my się chcemy wyrwać z łona Kościoła. Więc Pan Jezus, kiedy umiera, myślicie, czyż co, przestał działać? Kiedy umiera i człowiek dokonuje ostatecznego aktu, przebija włócznią Bóg. Jezu, przestań! Natychmiast wypływa krew i woda. Kiedy po ludzku Pan Jezus już przestaje działać, działa w mocy Ducha Świętego, który do dzisiaj działa w Kościele, to w Krzyżu Pan Jezus mówi tak: Choćbyś mnie odrzucił, choćbyś o mnie zapomniał, to ja nie przestanę Ciebie poszukiwać. Amen.